Rozpocznę koncert od Czajkowskiego. To jest, nie wykonam całego cyklu, bo byłoby za długo, ale cykl się nazywa Pory Roku, co też jest dosyć mylące, ponieważ jest to tytuł, który wydawca nadał temu cyklowi, żeby się lepiej sprzedawał, natomiast cykl składa się z 12 miesięcy, także właściwie powinien się nazywać 12 miesięcy. Jest mała anegdota związana z napisaniem tego utworu, która niestety nie jest prawdziwa, ale jest dość urocza, w związku z czym przytoczę ją Państwu. Mianowicie zamówienie tego utworu Czajkowski otrzymał od redaktora miesięcznika, który się ukazywał w Petersburgu. I tenże redaktor zapragnąłby z każdym numerem tego miesięcznika ukazał się jeden utwór skomponowany przez Czajkowskiego, opisujący w sposób poetycki ów rzemiesiąc. Czajkowski podszedł do sprawy bardzo, że tak powiem, z dużą precyzją i wydał takie małe zarządzenie kamerdynerowi swojemu, żeby do niego przyszedł każdego miesiąca, przypomniał mu o tym zamówieniu, po czym Czajkowski siadał do stołu, pisał bardzo szybki, w szybkim czasie już utwór i kamerdyner wysyłał go do Petersburga. Oczywiście to jest bardzo urocze, no bo prezentuje Czajkowskiego jako wielkiego geniusza, którym był, ale cykl został skomponowany mniej więcej w przeciągu roku, także troszkę dłużej to trwało i tutaj kamerdyner pewnie nie miał z tym wiele wspólnego. Tak jak mówiłem wcześniej, nie wykonam całego cyklu, ale skoro mamy czerwiec, to rozpocznę od stycznia do czerwca i tylko jeszcze Państwu przeczytam tytuły tych utworów, ponieważ każdy ma, że tak powiem, załączony wiersz do miniatury, napisany przez różnych poetów, czasami tak wielkich jak Tolstoj czy Puszkin. No więc styczeń to jest przy kominku, lipiec to jest karnawał, w marcu to jest pieśń Skowronka, potem mamy kwiecień Płatki śniegu, w maju mamy noce majowe, natomiast w czerwiec kończy się Barcarolle, która jest dosyć smutna, ale pewnie to rosyjska dusza tutaj powoduje, że czerwiec Rosjanom kojarzy się z czymś bardziej melancholijnym niż nam z tak piękną pogodą, jaką teraz mamy.